Panie Marszałku, Panie, Panowie Posłowie. Wykonując konstytucyjny obowiązek, mam zaszczyt zaprezentować Państwu sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli za rok 2016. Wysoka Izbo, zacznę od kilku podstawowych danych. W 2016 roku Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła łącznie 2263 kontrole jednostkowe, którymi objęto 1869 podmiotów. Obszary kluczowe dla poziomu życia obywateli i funkcjonowania państwa zostały zbadane w 105 kontrolach planowych. Musimy także pamiętać o corocznie przeprowadzanej kontroli wykonania budżetu państwa, w ramach której badamy wydatki ponad 100 instytucji, w tym ministerstw, urzędów centralnych oraz wybranych instytucji terenowych, o czym wspomnę jeszcze później. Dodatkowo te kontrole zostały uzupełnione 116 kontrolami doraźnymi, które stanowią element reagowania na pojawiające się na bieżąco sygnały o istotnych nieprawidłowościach. Panie Marszałku, Panie, Panowie Posłowie. Wysoka jakość każdej z kontroli zaczyna się już na etapie formułowania jej tematu. W Najwyższej Izbie Kontroli wypracowaliśmy unikalne rozwiązania metodyczne związane z planowaniem kontroli. Po nasze doświadczenia w tej dziedzinie sięgają inne najwyższe organy kontroli z całego świata. To powód nie tylko do dumy, ale także przykład na to, jak skutecznie budować międzynarodowy prestiż Polski i jej konstytucyjnych organów. Proces przygotowania kontroli zaczyna się w Izbie od całorocznej analizy ryzyk występujących w różnych obszarach. Specjaliści z poszczególnych departamentów i delegatur na podstawie swojego doświadczenia, przeprowadzanych spotkań z ekspertami branżowymi, paneli dyskusyjnych, obserwacji domeny publicznej, śledzenia publikacji naukowych, monitoringu mediów, a wreszcie przeglądu wniosków poselskich oraz sygnałów pochodzących z ponad 5 tysięcy skarg obywateli, mówię oczywiście o tych, które wpływają w danym roku, wskazują, jakiego rodzaju działania organów państwa lub samorządu trzeba skontrolować, bo mogą one być obarczone sporym ryzykiem występowania nieprawidłowości. Dalej przygotowane propozycje tematów i kluczowych pytań, na jakie odpowiedzieć ma kontrola, poddawane są wewnętrznemu opiniowaniu przez ekspertów z Izby, a przedstawiciele departamentów i delegatur prezentują i uzasadniają przed specjalnym zespołem do spraw planowania odpowiedzialnym za plan pracy Izby zaproponowane tematy i tam właśnie następuje wstępna decyzja co do tego, czy podjąć dany temat do kontroli w obszarze wskazanym przez poszczególnych dyrektorów. Ostateczny plan pracy Izby po wniesieniu swoich uwag uchwala Kolegium Najwyższej Izby Kontroli. Wysoki Sejmie, w tym miejscu chciałbym podziękować za wszystkie wnioski i inspiracje ze strony obywateli, ale także ze strony państwa, parlamentarzystów, które przyczyniły się do sformułowania tematów kontroli zarówno planowych i doraźnych. O tym, jak wygląda współpraca pomiędzy Najwyższą Izbą Kontroli a Sejmem, najlepiej świadczą liczby. Przygotowując plan pracy na rok 2016, wykorzystaliśmy ponad 80% wniosków, które zostały zgłoszone przez organy Sejmu i inne uprawnione podmioty do planu pracy. W 2016 roku, teraz przedstawię tą część sprawozdawczą, przedłożyliśmy Sejmowi 224 informacje o wynikach kontroli, więcej niż w latach poprzednich. Wyniki tych kontroli zostały omówione przez naszych przedstawicieli podczas 72 posiedzeń komisji sejmowych. Łącznie w ubiegłym roku uczestniczyliśmy w 482 posiedzeniach komisji sejmowych, referując nie tylko wyniki bieżących kontroli, ale także nasze wnioski z lat poprzednich lub zabierając głos w związku z planowanymi reformami lub zmianami w prawie. Tu także odnotowaliśmy wzrost w stosunku do lat wcześniejszych. Te nasze wnioski czy uwagi często są bardzo istotne. Czasami jesteśmy tą instytucją, która wyprzedzająco sygnalizuje pewne rzeczy, które mogą w przyszłości wystąpić. Przypomnę chociażby głos pani dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska na Komisji Ochrony Środowiska, która zajmowała się przepisami, zmianami przepisów prawa, których następstwem także i ta dyskusja była, jak Państwo pamiętacie, wzmożona wycinka drzew na terenie Polski. I wtedy przedstawiciel Izby był jedynym przedstawicielem instytucji publicznych, poza głosami niektórych parlamentarzystów, który wskazywał, jakie mogą być następstwa przyjętych regulacji prawnych.
Przedstawiciele Izby uczestniczyli także w 37 posiedzeniach komisji senackich. Udział pracowników NIK-u w tych posiedzeniach dotyczył przede wszystkim rozpatrywania zgłoszonych przez Izbę wniosków de lege ferenda zawartych w informacjach o wynikach kontroli. To jest zresztą temat, który pewno Państwa interesuje w sposób szczególny, bo wnioski o zmianie, o konieczności zmian przepisów prawa to są wnioski, które w sposób szczególny właśnie kierujemy do Sejmu. W roku 2016 sformułowaliśmy 125 wniosków de lege ferenda, z czego 87 dotyczyło zmian w przepisach prawa rangi ustawowej, a 38 zmian przepisów prawa na poziomie rozporządzeń. Wachlarz tych spraw był niezwykle szeroki i dotyczył budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, rolnictwa, energetyki, gospodarki wodnej, administracji publicznej, ochrony rynku pracy, zabezpieczeń społecznych, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, spraw wewnętrznych, wymiaru sprawiedliwości, budżetu i finansów, transportu, oświaty i wychowania oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Nie wymieniam wszystkich wniosków, pozwoliłem sobie tylko przedstawić je w poszczególnych grupach tematycznych. Liczba formułowanych w raportach NIK postulatów przyszłych zmian w ustawodawstwie, i to jest pewna informacja, która Państwa zaciekawi, wzrasta od kilku lat. Aby nie być gołosłownym, w 2014 roku w naszych raportach sformułowaliśmy 75 wniosków de lege ferenda, rok później już 87, a w ubiegłym roku 125. Łącznie w 2016 roku zostały zrealizowane spośród tych wniosków, które były w ubiegłym roku prezentowane, 33 wnioski, ale pamiętajmy, że oczywiście realizacja wniosków de lege ferenda to proces długotrwały, bo wymaga inicjatywy ustawodawczej, bo procedura legislacyjna jest procedurą, która wymaga czasu, uzależniona jest od wielu czynników, na których Najwyższa Izba Kontroli nie ma wpływu. Taki model funkcjonowania niezależnych najwyższych organów kontroli obowiązuje niemal w całym demokratycznym świecie. Kontroler ma zbadać badany obszar, wskazać na nieprawidłowości i sformułować profesjonalne wnioski. Ale za wdrożenie wniosków, będę to zawsze podkreślał, odpowiada kontrolowany podmiot lub organ go nadzorujący. Mówiąc żartobliwie, Najwyższa Izba Kontroli, która przeprowadza kontrolę, to odpowiednik lekarza. Lekarza, który przygląda się pacjentowi, stawia diagnozę i wypisuje receptę. Ale czy pacjent receptę zrealizuje, wykupi leki i będzie je zgodnie z zaleceniami lekarza przyjmował, zależy już od pacjenta. Za wdrożenie wniosków, tak jak powiedziałem, odpowiada kontrolowany podmiot. My ze swojej strony oczywiście robimy wszystko, próbując przekonać podmiot kontrolowany do jego wprowadzenia w życie. I właśnie dlatego też Najwyższa Izba Kontroli przedstawia realizację tych wniosków Sejmowi, Senatowi, administracji rządowej i samorządowej, i wspólna skuteczność w obszarze realizacji wniosków, o których szczególnym rodzaju, czyli wniosków de lege ferenda, mówiłem przed chwilą, jest wyjątkowo istotna. I tak, w latach 2013-16, jeżeli spojrzymy już zbiorczo na przykład na wnioski de lege ferenda, było ich łącznie 359 i zostało zrealizowanych 119, czyli ponad 1/3, a w procedurze legislacyjnej jest kolejnych 28. Chciałbym za to bardzo ciepło i bardzo serdecznie nie tylko obecnym na sali panom posłom, ale wszystkim parlamentarzystom podziękować. Chciałbym powiedzieć, że ten współczynnik realizacji wniosków de lege ferenda od czasu mojego przyjścia do Izby znacząco wzrósł i chciałbym za to bardzo ciepło podziękować, bo to przede wszystkim zasługa państwa, czyli parlamentarzystów, którzy wychodzą z inicjatywami ustawodawczymi w tym zakresie. Bardzo ważnym rezultatem pracy Izby jest naprawianie kontrolowanego obszaru jeszcze w czasie kontroli lub bezpośrednio po jego zakończeniu. Dzieje się to na podstawie naszych wniosków formułowanych w wystąpieniach pokontrolnych. W roku 2016 kontrolowane instytucje wdrożyły lub zdecydowały o wdrożeniu ponad 3100 wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych. Dzięki temu doszło do realnej poprawy funkcjonowania jednostek administracji rządowej, samorządowej, szkół, szpitali, komisariatów, ośrodków pomocy. Nie
ukrywam, że z punktu widzenia całej Izby te ponad 3000 zrealizowanych wniosków to jest liczba, którą w sposób szczególny pokazujemy, bo to jest efekt naszej pracy, wyjścia z inicjatywą do podmiotów kontrolowanych i nie miejmy żadnej wątpliwości, że te ponad 80% wniosków dotyczących usunięcia ujawnionych przez nas nieprawidłowości, których jest realizowane, to jest bardzo wysoki współczynnik, który sytuuje nas wśród organów kontroli na świecie, jakie porównujemy, na jednym z czołowych miejsc. Duża część z tych wniosków jest realizowana jeszcze w trakcie kontroli lub bezpośrednio po jej zakończeniu. Tym samym można powiedzieć, że kontrole NIK faktycznie przyczyniają się do naprawiania państwa i to często w obszarach strategicznych, których właściwe funkcjonowanie często wpływa na codzienny byt obywateli. Wysoki Sejmie, Najwyższa Izba Kontroli ma obowiązek zawiadamiania organów ścigania o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczeń. W 2016 roku przekazaliśmy do organów ścigania łącznie 102 takie zawiadomienia, które objęły 62 osoby. Chciałbym w tym miejscu jednak przypomnieć, że Najwyższa Izba Kontroli nie jest organem ścigania i nie dysponuje środkami operacyjnymi. Jej głównym celem jest dostarczanie opinii publicznej, parlamentarzystom rzetelnego obrazu kontrolowanej działalności oraz wskazywanie kontrolowanym, co muszą naprawić albo lepiej służyć obywatelom. Nie mam wrażenia, że w Polsce brakuje służb specjalnych czy innych organów ścigania, które dysponują różnymi uprawnieniami śledczymi czy technikami operacyjnymi. Za to nie mam żadnej wątpliwości, że Najwyższa Izba Kontroli jest tym organem, który w sposób wyspecjalizowany, profesjonalny, rzetelny dostarcza państwu analizy kontrolowanego obszaru. Mówię o tym, bo nawet dzisiaj państwo dyskutowaliście o kolejnych uprawnieniach dla kolejnych służb. Zwracam uwagę, Najwyższa Izba Kontroli nie jest służbą specjalną. Z państwa punktu widzenia wartość naszej pracy to nie ilość zawiadomień do prokuratury, chociaż tu nie miejcie żadnych wątpliwości, że jeżeli jest taka potrzeba, dochodzi do podejrzenia popełnienia przestępstwa, zawsze takie wnioski kontrolujemy. Ale wartość z punktu widzenia państwa polskiego i waszej możliwości kontrolowania funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej to analiza, którą przeprowadza Izba, a nie wnioski do ścigania, bo tu można powiedzieć, że ilość instytucji publicznych, która chce się w tym wyspecjalizować, jest w Polsce większa niż średnio statystycznie w innych państwach na świecie. W 2016 roku NIK skierowała też 67 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych. Ujawniono w niej 1426 czynów będących podstawą do takiego zawiadomienia. Zwracam uwagę na tą liczbę. W porównaniu do roku poprzedniego liczba zawiadomień nieznacznie spadła, ale objęły one w 2016 roku większą niż rok wcześniej o ponad 100 liczbę czynów związanych z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Jako Izba zwracamy co prawda od lat uwagę na problem rozliczania i ponoszenia konsekwencji w sprawach naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Wydaje się, że prawidłowemu procesowi odpowiedzialności za finanse publiczne nie sprzyja usytuowanie komisji orzekających o naruszeniu dyscypliny. Niewątpliwie usytuowanie miejsca rozstrzygania o nieprawidłowym wydatkowaniu pieniędzy publicznych wymaga rozważenia zmian w najbliższych latach, ale to jest oczywiście wymaga inicjatywy ustawodawczej, czyli to jest ewentualnie kompetencja państwa jako parlamentu i możliwości zmian przepisów prawa. Proszę państwa, w tegorocznym sprawozdaniu w sposób szczególny chciałbym przybliżyć państwu jeszcze jeden obszar, za chwilę do niego wrócę, to jest obszar związany z wydatkami publicznymi, z systemem podatkowym. Ale pozwólcie przed tym fragmentem jeszcze pokusić się o taką drobną ocenę cząstkową. Wiem, że cenicie sobie jako parlamentarzyści pracę Izby. Wiem, że cenią ją sobie eksperci branżowi, przedstawiciele świata nauki, dziennikarze, ale przede wszystkim także obywatele. Należymy do grona instytucji najlepiej ocenianych przez opinię publiczną. Według najnowszego badania aż 52% dorosłych Polaków dobrze i bardzo dobrze ocenia pracę Najwyższej Izby Kontroli. Przeciwnego zdania jest zaledwie 14% respondentów. Jest to najwyższa ocena pracy NIK-u wystawiona przez Polaków na przestrzeni ostatnich 17 lat. Chcę w tym miejscu za to serdecznie podziękować obywatelom, ale przede wszystkim chcę w tym miejscu serdecznie podziękować swoim współpracownikom,
tym, którzy są dzisiaj na galerii, dyrektorom departamentów poszczególnych jednostek organizacyjnych NIK i każdemu z kontrolerów, którzy przeprowadza czynności kontrolne, a także każdemu z pracowników administracji i pracowników obsługi technicznej, którzy pracę tej instytucji wspierają. Bez Państwa ogromnego wysiłku, tego zaufania społecznego, które stanowi najlepsze podsumowanie Waszej pracy, najlepsze, nie byłoby, i za to w tym miejscu serdecznie dziękuję, jest dla mnie prawdziwym zaszczytem, że mogę kierować instytucją, która cieszy się takim zaufaniem społecznym, co jest najlepszym podkreśleniem pracy, którą Państwo wykonujecie. Dziękuję bardzo serdecznie. Nie mam wątpliwości, że nasza praca jest doceniana także z tego względu, że od ponad 2 lat udało nam się w praktyce w Izbie wdrożyć w życie jeden z najnowocześniejszych systemów zapewniania jakości. Mówiłem już o tym, że system ten wzbudził ogromne zainteresowanie wielu innych instytucji kontrolnych. Przyjeżdżają do nas grupy studyjne z innych organów kontroli, chcą wdrażać system zarządzania projektowego, który wdrożyliśmy w Izbie, w innych instytucjach kontroli w Europie i na świecie. System ten zbudowaliśmy w oparciu o najlepsze międzynarodowe wzory i standardy kontroli państwowej, zwłaszcza standardy jakości INTOSAI, czyli międzynarodowej organizacji zrzeszającej najwyższe organy kontroli na świecie. NIK nie tylko korzysta z najnowszych międzynarodowych standardów w kształtowaniu własnej metodyki kontroli, ale także we współpracy z innymi organizacjami kontrolnymi tworzy nowe standardy, na przykład w tak newralgicznej dziedzinie, jaką jest kontrola systemów informatycznych. To właśnie dzięki między innymi polskim kontrolerom z NIK-u powstał podręcznik kontroli systemów informatycznych dla najwyższych organów kontroli z całego świata, który jest rekomendowany przez INTOSAI do wykorzystywania we wszystkich instytucjach i organach kontroli. Polski system zapewnienia jakości obejmuje cały proces kontrolny, począwszy od planowania kontroli, o którym już wspomniałem, poprzez postępowanie kontrolne, w ramach którego ma miejsce przygotowanie, przeprowadzenie oraz prezentacja wyników kontroli, a kończąc na działaniach następczych. Jednym z narzędzi służących do uzyskania jakości wymienionych etapów procesu kontroli jest odpowiadający najnowszym międzynarodowym standardom przegląd jakości zadania kontrolnego. Kluczowe dokumenty powstające w związku z kontrolą, program, wystąpienie, informacja poddane są procesowi weryfikacji i opiniowania oraz stałemu monitoringowi przez osoby nadzorujące, w tym wiceprezesów, radców prezesa, wicedyrektorów i dyrektorów Izby. Zespoły i departamenty wspomagające. Wyniki tego procesu są dokumentowane i ewidencjonowane w elektronicznym rejestrze kontroli jakości. W ramach systemu zapewnienia jakości opracowaliśmy też narzędzia służące do oceny wykonywania zadań przez wszystkich uczestników procesu kontrolnego. Począwszy od kontrolerów i osób nadzorujących poszczególne jednostki kontrolne uczestniczące w kontroli na ocenie całej kontroli kończąc. Oceny te sporządzone zostały przez specjalny zespół, są sporządzane nie zaś przez kierownictwo Izby, podkreślam to, w sposób transparentny w oparciu o mierzalne elementy, a nie uznaniową decyzję stanowiącą obiektywną podstawę dla oceny kontrolerów. Zwracam na to Państwu uwagę. Od 2 lat system, który obowiązuje w Izbie, jest systemem sparametryzowanym, w którym jakość pracy każdego kontrolera w oparciu o mierzalne mierniki jest dokonywana. Ten system laikom może się wydawać jako skomplikowany czy biurokratyczny. Następstwem jego jest radykalne podniesienie jakości pracy Izby, w zasadzie wyeliminowanie przekroczeń terminów w przeprowadzanych kontrolach. Zdaję sobie sprawę, że osoby, które na co dzień nie interesują się pracą Izby, system może wydawać się skomplikowany. Mówię o tym nie przypadkiem, bo prezentowaliśmy go także na Komisji Kontroli Państwowej. Za to dla tych, którzy na co dzień zajmują się kontrolą czy audytem w organach i instytucjach we wszystkich państwach na świecie, system jest uznawany za wzorcowy i bardzo się cieszę, że mogę o nim Państwu opowiedzieć, bo możemy powiedzieć, że Najwyższa Izba Kontroli działa i funkcjonuje według najnowszych standardów zarządzania projektowego, wprowadzanych standardów jakości. Chciałbym, żebyście mieli przekonanie, jako Sejm, który formalnie, zgodnie z ustawą, jest organem nadzorującym NIK, że nadzorujecie instytucję, która funkcjonuje według najnowocześniejszych standardów, jakie można wdrożyć. Wysoka Izbo,
W naszych działaniach kontrolnych wykorzystujemy też pracę innych organów kontroli i różnego rodzaju inspekcji państwowych, bardzo często nakreślając im także założenia metodyczne. NIK jako naczelny organ kontroli w państwie może bowiem wnioskować o udostępnienie wyników kontroli zrealizowanych przez inne podmioty. Instytucje te są też zobowiązane do przeprowadzania kontroli zleconych przez Izbę. W 2016 roku inne organy kontroli inspekcji państwowych właściwe w różnych obszarach przeprowadziły łącznie na zlecenie Najwyższej Izby Kontroli prawie 300 postępowań kontrolnych. Nie wahamy się też z tego narzędzia korzystać po to, żeby zwiększyć możliwości kontroli przeprowadzonych przez Izbę. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, a mówię o tym także dlatego, że w ostatnich latach uległo zmniejszeniu zatrudnienie w Najwyższej Izbie Kontroli bez zmniejszenia faktycznie kontroli planowych, a ze znaczącym podniesieniem jakości przeprowadzonych kontroli. A teraz część, która zawsze Państwa interesuje, Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, czyli tak zwane efekty finansowe. Swoimi kontrolami każdego roku NIK przysparza Skarbowi Państwa oszczędności finansowe idące w miliony złotych. W 2016 roku tą sumę, którą Państwu przedstawiamy w sprawozdaniu, to 74 miliony złotych. To są pieniądze, które uzyskano najczęściej dzięki działaniom naprawczym podjętym przez kontrolowane podmioty lub nadzorujące je jednostki po naszych kontrolach, w których sformułowaliśmy konkretne wnioski dotyczące na przykład przerwania niezgodnego z prawem wydatkowania środków publicznych. Trzeba pamiętać, że niekiedy ujawnione przez nas w toku kontroli nieprawidłowości finansowe skutkują nieodwracalną utratą publicznych pieniędzy. Bywa jednak, i tu Państwu podam niezwykle ciekawy przykład, że oszczędności w wyniku kontroli NIK-u są po wielu latach od naszych kontroli. Po wielu latach do Skarbu Państwa trafiają znaczne środki finansowe, często wielokrotnie większe od rocznych wydatków związanych z funkcjonowaniem Izby. W ostatnich tygodniach mieliście Państwo w tym obszarze niezwykle ciekawy przykład. Podam go Państwu. Zupełnie niedawno Komisja Europejska stwierdziła, że spółka Autostrada Wielkopolska dostała od Państwa zawyżoną rekompensatę za zwolnienie ciężarówek z opłat za przejazd odcinkiem Autostrada 2. Spółka musi oddać Państwu Polskiemu 895 milionów złotych. Prawie miliard złotych, których teraz Skarb Państwa powinien skutecznie wyegzekwować, żeby on z powrotem wrócił do budżetu Państwa. Jak to się udało? Sprawa zaczęła się w 2010 roku, kiedy to Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie stwierdziła, że prywatni operatorzy autostrad otrzymali zbyt wysokie rekompensaty za zwolnienie ciężarówek z opłat za jazdę po polskich drogach. To konsekwencja wynikająca z raportu NIK-u i decyzje, które były podejmowane jeszcze przez rząd tamtej kadencji w sensie rozpoczęcia tej procedury odzyskania tych pieniędzy i kontynuacji przez ten rząd. Mam nadzieję, że skutecznie doprowadzą do tego, że państwo polskie odzyska prawie miliard złotych niezależnie pobranych z budżetu państwa. Panie Marszałku, Panie Posłanki, Panowie Posłowie. W dostarczonym Państwu obszernym sprawozdaniu z działalności Izby znajdziecie omówienie wyników kontroli z ubiegłego roku. Kontrole te poznaliście Państwo przy okazji prezentowania naszych raportów w komisjach sejmowych, dlatego w moim dzisiejszym wystąpieniu chcę zwrócić uwagę jedynie na niektóre z najważniejszych problemów wynikających z przeprowadzonych w 2016 roku kontroli. Kontrolę wykonania budżetu państwa w roku 2016 NIK przeprowadziła u dysponentów 109 części budżetowych oraz w jednostkach bezpośrednio wykorzystujących środki publiczne. Kontrolą objęliśmy także 8 samorządowych kolegiów odwoławczych, 3 prokuratury apelacyjne, okręgowe, 4 sądy rejonowe, okręgowe i apelacyjne. Mówię o tym, bo często Najwyższa Izba Kontroli jest pierwszą, która sygnalizuje pewne nieprawidłowości w różnych obszarach. Tak było także w kontekście kontroli w tych jednostkach dodatkowych. To my byliśmy pierwszą instytucją publiczną, która sygnalizowała nieprawidłowości występujące w ramach tak zwanego Centrum Zakupu Usług Wspólnych dla Wymiaru Sprawiedliwości w sądzie w Krakowie. Zaś sama kontrola wykonania budżetu państwa i wynikające z niej wnioski zostały już omówione przeze mnie szczegółowo na forum Sejmu kilka miesięcy temu. Dlatego dzisiaj, omawiając obszar finansów publicznych, chcę zwrócić uwagę Państwa na problemy stwierdzone w innych niż budżetowa kontrolach planowych.
I tutaj takim obszarem, który wywołuje szczególnie duże zainteresowanie w ostatnich miesiącach, jest obszar związany z problematyką poboru dochodów podatkowych państwa. Na przestrzeni ostatnich kilku lat konsekwentnie badaliśmy jako Najwyższa Izba Kontroli problematykę poboru dochodów podatkowych oraz skuteczności działania organów odpowiedzialnych za ściąganie podatków. O wynikach przeprowadzonych kontroli na bieżąco informowaliśmy kontrolowane podmioty, parlamentarzystów, opinię publiczną. W zrealizowanych kontrolach wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na, w naszej ocenie, niewystarczającą skuteczność aparatu skarbowego w przeciwdziałaniu oszustwom podatkowym, VAT, a także przeciwdziałaniu uchylaniu się opodatkowaniu przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego poprzez transferowanie dochodów poza polski system podatkowy. Od momentu rozpoczęcia przeze mnie pracy w NIK-u jako prezes tej instytucji uznałem, że sprawy związane z ograniczeniem nieprawidłowości dotyczących wyłudzania podatków, ich niepłacenia lub zmniejszania ich wysokości będą jednym z priorytetów kontrolnych Izby. Na podstawie analiz prowadzonych przez zespoły planowania kontroli w NIK przygotowywaliśmy sukcesywnie kolejne kontrole w obszarze poboru podatków, tak aby dostarczyć wszystkim posłom pogłębiony obraz rzeczywistości w tym obszarze. Sięgając do wyników tych kontroli z lat 2013-2016, pozwolę sobie przypomnieć istotne oceny i wnioski formułowane przez NIK w odniesieniu do egzekucji podatków, w tym zwłaszcza podatku VAT. Dlaczego czynię to przy okazji sprawozdania z roku 2016? Bo większość naszych wniosków pokontrolnych została zrealizowana w latach 2015, 2016 i 2017. I tak, w pierwszym półroczu 2014 roku przedłożyliśmy informację o zwalczaniu oszustw w podatku od towarów i usług. W naszej ocenie organy kontroli skarbowej oraz organy podatkowe nie przeciwdziałały wystarczająco skutecznie oszustwom podatkowym VAT. Narastała skala oszustw podatkowych, rosły kwoty uszczupleń podatkowych, niski był poziom odzyskiwanych kwot z wydawanych decyzji wymiarowych. NIK stwierdziła, że znacznie niższe dochody z VAT były spowodowane nasileniem się oszustw podatkowych. Wnioskowaliśmy wówczas m.in. o szybsze wprowadzenie rozwiązań ułatwiających zwalczanie oszustw VAT, które sprawdziły się w innych krajach, w tym o przyspieszenie prac nad wprowadzeniem w Polsce modelu hurtowni danych VAT opartych na jednolitym pliku audytowym. Minister Finansów przyjął nasz wniosek w zakresie jednolitego pliku kontrolnego do realizacji. Mówię o tym nie przypadkiem na początku. Podkreślam przyjęte rozwiązanie z września 2015 roku. Podkreślam, ponieważ z perspektywy czasu widać wyraźnie, że jest to narzędzie, które szczególnie efektywnie sprawdzało się w ograniczeniu nieprawidłowości podatkowych. Zmiana ta nastąpiła zmianą w ustawie z 10 września 2015 roku o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzono przepisy ustanawiające obowiązek przesyłania przez podatnika na żądanie organu podatkowego części lub całości ksiąg podatkowych w ustalonym formacie. Zmiany miały na celu wzmocnienie efektywności weryfikacji ksiąg podatkowych i dowodów księgowych, a tym samym sprawniejsze wykrywanie oszustw. Następnie ustawą z 13 maja 2016 roku o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw wprowadzono obowiązek przekazywania danych z ewidencji VAT w postaci jednolitego pliku kontrolnego. Przyjęte rozwiązanie miało na celu zbudowanie potencjału analitycznego służb skarbowych i skuteczne zwalczanie oszustw podatkowych. W pierwszym półroczu 2015 roku przedłożyliśmy Sejmowi wyniki kolejnej kontroli w obszarze ściągania podatków. Tym razem była to informacja o nadzorze organów podatkowych i organów kontroli skarbowej nad prawidłowością rozliczeń z budżetem państwa podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego. W naszej ocenie urzędy kontroli skarbowej oraz urzędy skarbowe nie przeprowadziły wystarczających i skutecznych działań mających na celu zapobieganie uchylania się od opodatkowania przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego poprzez transferowanie dochodów poza polski system podatkowy. Wyniki kontroli wskazały na konieczność przyjęcia do polskiego systemu prawnego klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania. Opinia NIK stanowiła bezpośrednią inspirację do wprowadzenia instytucji klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania. Ustawą z 13 maja 2016 roku o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz innych ustaw wprowadzono do systemu prawnego klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania.
kolejnej kontroli przedłożonej Sejmowi w pierwszym półroczu 2016 roku informowaliśmy o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu gospodarczego faktur dokumentujących czynności fikcyjne. Negatywnie oceniliśmy skuteczność służb skarbowych działających w latach 2014-15 w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu gospodarczego faktur dokumentujących czynności fikcyjne. Stwierdziliśmy, że dotychczasowe regulacje prawne oraz działania nie pozwalały na skuteczne zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa. W raporcie Najwyższej Izby Kontroli przedłożonym Sejmowi na początku 2016 roku zaleciliśmy więc wyodrębnienie pionu lub służb wyspecjalizowanych do zwalczania oszustw podatkowych, które zostałyby wyposażone w procedury kontroli i uprawnienia adekwatne do wagi oszustw popełnianych przez zorganizowane grupy przestępcze. We wspomnianym raporcie sformułowaliśmy szereg rekomendacji, które usprawniłyby ściągalność podatków i zapobiegały oszustwom podatkowym. I tak, zaproponowaliśmy wówczas ministrowi finansów następujące rozwiązania. Po pierwsze, wprowadzenie obowiązku wystawiania faktur VAT za pośrednictwem centralnego serwera zawierającego rejestr faktur. Publiczny rejestr rachunków bankowych podatników. Ograniczenie możliwości rozliczeń kwartalnych VAT. Dodanie kolejnych przesłanek warunkujących wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT. Zaproponowaliśmy także fakultatywny split payment, czyli dzieloną płatność lub możliwość stosowania rozwiązania dzielonej płatności jako przesłanki zwalniającej od odpowiedzialności solidarnej. Wspomnieliśmy też w raporcie o wprowadzeniu ograniczeń w płatnościach gotówkowych. W opinii Najwyższej Izby Kontroli skorzystanie z zaproponowanych przez nas rozwiązań stwarza szansę na poprawę efektywności systemu podatkowego. W świetle naszych ustaleń z lat 2013-2016 oraz wniosków z informacji przesyłanych do Sejmu uważamy, że realizowane przez ministra finansów przedsięwzięcia, te zaczynające się od 2015 roku i kolejne z roku 2016 i 2017, dowodzą, że w Polsce następuje konsekwentne uszczelnianie systemu podatkowego. Świadczą o tym kolejne zmiany, które zostały wprowadzone. I tak, ustawą z 1 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zaostrzono w tych przepisach sankcje podatkowe i karno-skarbowe oraz rozszerzono krąg transakcji objętych mechanizmem odwróconego obciążenia. Efektem między innymi naszych kontroli są też rozwiązania przyjęte w kolejnych 5 ustawach. W ustawie z 7 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw uszczelniono pobór VAT przy wewnątrzwspólnotowych rozliczeniach dotyczących nabycia paliw. W ustawie z dnia 29 kwietnia 2016 roku o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, służby celnej i kontroli skarbowej ustawą tą określone zostały warunki realizacji niektórych projektów informatycznych wspierających wykrywanie naruszeń przepisów prawa podatkowego. W ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej obniżono limit transakcji, w ramach których płatności muszą być dokonywane za pośrednictwem rachunku płatniczego. W ustawie z 16 listopada 2016 roku o Krajowej Administracji Skarbowej ustawa ta skonsolidowała dotychczasowe służby podległe ministrowi finansów i wreszcie w ustawie zmieniającej kodeks karny z 1 marca 2017 roku w tej ustawie wprowadzono 2 nowe przepisy dotyczące czynów zabronionych polegających na podrabianiu i przerabianiu faktur oraz wystawianiu i używaniu faktur stwierdzających nieprawdę. Wszelkie wprowadzone zmiany stanowiły wprost realizację naszych wniosków albo były zbieżne z rekomendacjami Najwyższej Izby Kontroli formułowanymi w kolejnych latach z lat 2013, 14, 15, 16. Mówię o tym, bo zwróćcie Państwo uwagę, jakim cennym partnerem z Państwa punktu widzenia jako parlamentarzystów może być Najwyższa Izba Kontroli, przedstawiająca rekomendacje, proponująca rozwiązanie, które podnoszą efektywność funkcjonowania
funkcjonowania państwa, a niewątpliwie takim obszarem szczególnym jest sfera dochodowa budżetu państwa. Tak właśnie wygląda nasza praca. Planowanie działań kontrolnych na podstawie strategicznych analiz wynikających z uprzednio przeprowadzanych kontroli, formułowanie wniosków, publikowanie raportów, a wreszcie inspirowanie i monitorowanie w zakresie wprowadzania naszych rekomendacji w życie to codzienność pracy kontrolerów Izby. Podkreślam te fakty, ponieważ jako pracownicy NIK-u mamy satysfakcję, kiedy widzimy, że realizacja naszych wniosków powoduje zwiększenie wpływów podatkowych państwa. Na koniec jeszcze jeden przykład kontroli w obszarze ściągania podatków, której końcowy efekt sięga sprawozdawanego dzisiaj roku 2016 roku. Izba przedłożyła Sejmowi, był to rok 2015, informację o egzekwowaniu przepisów prawa wobec podmiotów prowadzących działalność w zakresie zakładów wzajemnych. Stwierdziliśmy, że mechanizmy zwalczania nielegalnego urządzania gier hazardowych w internecie były dalece niewystarczające. W istocie ówczesne regulacje prawne pozwalały na egzekwowanie ich przestrzegania jedynie od podmiotów działających na terenie naszego kraju i sprzyjały unikania odpowiedzialności przez podmioty, które nie podlegały bezpośrednio jurysdykcji polskich organów. Zdecydowana większość, przytłaczająca większość hazardu w internecie odbywała się oczywiście na serwerach zagranicznych. Najwyższa Izba Kontroli wskazała na konieczność wdrożenia instrumentów prawnych, za pomocą których nastąpiłoby ograniczenie nielegalnych działań podmiotów organizujących zakłady wzajemne za pośrednictwem internetu. Wniosek ten stanowił pośrednią inspirację, bo oczywiście często nie mówimy o konkretnych działaniach, pozostawiając to woli ustawodawcy, ale nasze wnioski stanowiły pośrednią inspirację do wprowadzenia instytucji blokady stron internetowych administrowanych przez operatorów łamiących prawo. W efekcie ustawa z grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw umożliwiła stosowanie blokowania dostępu do tego rodzaju stron internetowych. Na przykładzie tak newralgicznego i bardzo ważnego obszaru, jakim jest gromadzenie dochodów z podatków, widać dokładnie, jaką rolę w państwie pełni Najwyższa Izba Kontroli. Na podstawie naszych analiz i syntez precyzyjnie typujemy do kontroli dziedziny obarczone ryzykiem występowania poważnych systemowych nieprawidłowości. W trakcie kontroli zbieramy dowody, wykonujemy swoistą fotografię rzeczywistości i formułujemy konkretne wnioski, które mogą się przyczyniać do naprawy państwa. Bowiem naprawa państwa to podstawowa misja Izby, którą realizujemy. Zwracam Państwu na to uwagę, jaką cenną wartością z punktu widzenia każdego rządu jest niezależna od administracji rządowej kontrola, która jako swoista forma recenzenta z zewnątrz podpowiada każdemu rządowi, kto by nie wykonywał władzy w Polsce, ale z pozycji niezależnego od każdej władzy podmiotu, jak dane obszary funkcjonowania państwa mogą funkcjonować lepiej, efektywniej, skuteczniej. Oczywiście na podstawie naszych kontroli można przeprowadzać różnego rodzaju syntezy oraz formułować bardziej ogólne wnioski dotyczące kondycji państwa. Robimy to jednak przede wszystkim na potrzeby przygotowania kolejnych kontroli, których przeprowadzanie jest naszą misją wynikającą z ustawy o NIK-u. I teraz już daleko krócej przedstawię Państwu jeszcze grupę najważniejszych kontroli, które przeprowadziliśmy w roku 2016. Oprócz tych, o których mówiłem, dotyczące sfery dochodowej państwa, mieliśmy jeszcze z najważniejszych kontroli w obszarze finansów kontrolę na przykład dotyczącą tego, jak wiele samorządów decyduje się na kosztowne finansowanie swoich wydatków w tak zwanych parabankach. Izba postanowiła zatem, wiedząc o tym problemie, zbadać wpływ operacji finansowych stosowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na ich sytuację finansową. Okazało się, że niektóre samorządy korzystały z usług parabanków, bo ich sytuacja finansowa uniemożliwiała uzyskanie tradycyjnego finansowania bankowego. Taki sposób postępowania po pierwsze pozwalał na obejście mechanizmów ostrożnościowych i pozyskanie środków między innymi na unijne projekty, ale wiązał się to z ponoszeniem przez samorządy kosztów
radykalnie przewyższających koszty rynkowe uzyskania środków finansowych i prowadziło to w następstwie do jeszcze pogłębionego nadmiernego zadłużania, a w skrajnych przypadkach do wpadania przez niektóre samorządy do tzw. pętli zadłużenia. W 2016 roku skontrolowaliśmy też funkcjonowanie systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Ujawniliśmy niską skuteczność kontroli sprawowanej przez instytucje, które mają obowiązek rejestrowania transakcji powyżej 15 tysięcy euro oraz przekazywania tych danych Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej. Urzędnicy kontroli skarbowej, prezesi sądów apelacyjnych, wojewodowie oraz starostowie w sposób bardzo ograniczony zajmowali się przeciwdziałaniem procederowi prania pieniędzy. Wysoki Sejmie, przedstawiłem te najważniejsze kontrole dotyczące obszaru finansów publicznych. Jakie jeszcze wybranych kilka zagadnień chciałbym teraz Państwu przedstawić. Po pierwsze, obszar pracy i polityki społecznej. Dostrzegamy oczywiście znaczący spadek bezrobocia i zobaczymy, czy trwałe systemy poprawy sytuacji demograficznej. Wszyscy mamy nadzieję, że oczywiście ta poprawa sytuacji demograficznej z punktu widzenia wyzwań cywilizacyjnych absolutnie kluczowa, że ta tendencja okaże się właśnie tendencją trwałą. Ale także na podstawie naszych kontroli wskazujemy na istotne ryzyka, do których należy uznać. Bardzo niski stopień zatrudnienia osób takich jak osoby niepełnosprawne, osoby starsze, które mają trudności w znalezieniu pracy. Także jeszcze ciągle grupa osób młodszych, które nie znajdują adekwatnego dla nich zatrudnienia. W przypadku osób starszych chciałbym Państwu powiedzieć, że działania aktywizujące ich aktywność zawodową objęły 1% osób w tym wieku. Kłopoty z zapewnieniem seniorom opieki stacjonarnej to kolejne zagadnienie, którym się zajmowaliśmy. Opieką stacjonarną w Polsce w grupie osób starszych objęte jest 0,5% ogółu osób w wieku podeszłym. Stwierdziliśmy w toku kontroli zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania rynku pracy, na przykład wynikające z praktyk stosowanych przez nieuczciwych przedsiębiorców w zakresie na przykład outsourcingu pracowniczego, czyli tak zwanego zatrudnienia zewnętrznego. Mówię o tej kontroli, bo chciałbym za to bardzo ciepło podziękować. Sejm na posiedzeniu różnych komisji sejmowych wielokrotnie wracał do tego raportu NIK-u i zmiany, które zostały wprowadzane, mam nadzieję, że spowodują, że nigdy już w przyszłości nie dojdzie do takich przypadków, jakich mieliśmy, że mamy kilkadziesiąt tysięcy pracowników w kraju, którzy mają dziurę w okresie składkowym z uwagi na nieprawidłowości, które w tym obszarze wystąpiły, a w sposób szczególny działania jednego przestępcy, który doprowadził do skrzywdzenia kilkudziesięciu tysięcy pracowników w Polsce. Istotne ustalenia pojawiły się w naszej kontroli dotyczącej stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Uwzględnianie aspektów społecznych w zamówieniach publicznych pozwala łączyć zakupy towarów i usług z zaspokajaniem potrzeb osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy, zwłaszcza osób niepełnosprawnych. Okazało się, że w skontrolowanych jednostkach administracji rządowej zawarte umowy, które uwzględniały klauzule społeczne, stanowiły zaledwie niecały 1% wszystkich zawartych umów w badanym okresie oraz 17% ich całkowitej wartości. Stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego na przykład były uznaniowe, skala ich stosowania równie znikoma jak w administracji rządowej. W tych wszystkich jakże ważnych dla obywateli sprawach wskazywaliśmy we wnioskach pokontrolnych, jakimi działaniami można sytuację poprawić. Tak właśnie wygląda nasz wpływ na poprawę państwa. Pomagamy konkretnymi kontrolami, przedstawiając władzy wykonawczej i ustawodawczej, jak w rzeczywistości wygląda badany przez nas obszar i zarazem informujemy, co trzeba zrobić, aby wyeliminować stwierdzone przez nas nieprawidłowości. Zwracam także Państwu uwagę na ewolucji, jakiej podlega Najwyższa Izba Kontroli
kontroli w ostatnich latach. Coraz częściej jesteśmy w stanie Państwu przedstawić informacje nie tylko z tego klasycznego obszaru dotyczącego sfery dochodowej i podatkowej Skarbu Państwa. Staramy się przedstawiać Państwu kontrole tematyczne w różnych obszarach edukacji, służby zdrowia, nauki. Za chwilę będą kolejne niezwykle ciekawe raporty po to, żebyście Państwo mieli podstawę do takiej wyjątkowo wiarygodnej analizy funkcjonowania Państwa w poszczególnych obszarach. Idziemy z kontrolami w te obszary, które w sposób szczególny dotykają zwykłego obywatela. Z jego punktu widzenia oczywiście ważna jest sfera podatkowa i sfera wydatkowa budżetu państwa, ale pewno jeszcze ważniejsza jest, jak funkcjonuje polska służba zdrowia, czy jak funkcjonuje polska oświata. Takich kontroli jest dużo więcej niż jeszcze kilka lat wcześniej i to jest także świadomy wybór Najwyższej Izby Kontroli. Nasza instytucja, każda instytucja publiczna ma służyć obywatelowi. Mamy służyć oczywiście wiedzą państwu jako władzy ustawodawczej i wykonawczej, ale mamy także służyć każdemu Kowalskiemu, dla którego raporty Najwyższej Izby Kontroli mają stanowić wiedzę, jak funkcjonuje państwo w danym obszarze, ale czego ma prawo oczekiwać od instytucji publicznych jako świadomy obywatel. To oczywiście nie wyklucza, jak już wspomniałem, o tych kontrolach, że oprócz tych działań syntetycznych, analitycznych, podsumowujących w określonych obszarach, staramy się także oczywiście również działać tam, gdzie możemy, w ramach kontroli doraźnych. W roku 2016 przedstawiliśmy Państwu także informacje, także na forum Sejmu, z kontroli nie tylko planowych, ale 23 kontroli, także kilkudziesięciu kontroli doraźnych, a także przedstawiliśmy Państwu jeszcze jeden niezwykle ciekawy materiał, z którego staramy się korzystać szerzej niż w przeszłości, a mianowicie tak zwanych mega informacji, zbiorczych informacji. Taką niezwykle ciekawą i istotną w ostatnim czasie była zbiorcza informacja na temat systemu gospodarowania przestrzenią gminy jako dobrem publicznym. Szereg wniosków, które przedstawiliśmy w tej kontroli, zostało już przez Państwa zrealizowanych. Uznaliśmy, że studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy powinno być wiążące przy ustalaniu lokalizacji inwestycji na podstawie decyzji administracyjnej, zaś miejscowe plany zagospodarowania powinny odgrywać główną rolę w procesie kształtowania ładu przestrzennego, a ich opracowanie musi się stać obligatoryjne, co najmniej dla terenów objętych ochroną przyrody, krajobrazu, zabytków, przeznaczonych na realizację zadań gminy, w tym przeznaczonych pod inwestycje publiczne, a także dla obszarów przestrzeni publicznej, w tym dla obszarów zagrożonych klęskami żywiołowymi. Nie będę z uwagi na szczupłość czasu tego wątku rozwijał, ale niektóre z tych kontroli, jak ta dotycząca zabudowy na terenach zagrożonych powodzią, ich wnioski są kluczowe z punktu widzenia już nie interesów obywateli, ale zagrożenia ich życia i zdrowia. Natomiast decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie powinny być naszym zdaniem sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a okres ich obowiązywania musi zostać w naszej ocenie ograniczony konkretnym terminem. Z satysfakcją przyjęliśmy informację, że minister infrastruktury i budownictwa, prowadzący obecnie pracę nad projektem kodeksu urbanistyczno-budowlanego, wykorzystał w całości nasze wnioski sformułowane w przedstawionej syntezie. Równie ważne były analizy NIK wynikające z kontroli, które przeprowadziliśmy w kluczowym dla obywateli obszarze, jakim jest ochrona zdrowia. Interesowaliśmy się dostępem do świadczeń medycznych oraz oceną ich jakości. Jaki się obraz wyłania z naszej kontroli? Stwierdziliśmy, że w większości rodzajów oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych, to jest kontrola, którą przeprowadzamy co roku. Te wyniki, które teraz Państwu przedstawiam, to są wyniki za rok 2016. Niestety w roku 2016 dostęp pacjentów do świadczeń zdrowotnych nie poprawił się. W wielu poradniach i oddziałach szpitalnych średni czas oczekiwania pacjenta na świadczenia uległ wręcz wydłużeniu. Działo się to pomimo zwiększenia wartości umów zawartych przez NFZ, bo to też trzeba zauważyć, że nakłady na służbę zdrowia w tym okresie uległy zwiększeniu. Poprawę dostępności świadczeń utrudniało w naszej ocenie nierównomierne rozmieszczenie szpitali, przychodni, sprzętu, problemy z szacowaniem ceny świadczeń oraz pozyskaniem wykwalifikowanych kadr medycznych. W naszej opinii niedobór kadr medycznych może w przyszłości zagrażać sprawnemu funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia. Dlatego właśnie NIK
przygotowała kontrolę kształcenia i przygotowania zawodowego kadr medycznych. Nasze ustalenia wskazują, że system kształcenia lekarzy i pielęgniarek nie zapewnił wystarczającej liczby odpowiednio przygotowanych specjalistów. Czasami możecie sobie Państwo zadać pytanie, że informacje, które Państwu przedstawiamy, mogą Was nie zaskakiwać. O niedoborze białego personelu, lekarzy i pielęgniarek wiemy, ale jeżeli zajrzycie do raportów NIK-u, zobaczycie kapitalną wiedzę, gdzie, jakich specjalności lekarzy brakuje. Co się okazuje? W Polsce na przykład są województwa, gdzie nie ma jednego lekarza, który ma uprawnienia związane z diagnostyką medyczną. W Polsce są województwa, gdzie nie ma lekarzy, którzy w związku ze swoją specjalizacją w sposób szczególny opiekują się osobami starszymi. Tą wiedzę, która jest często wiedzą powszechną, my Wam uszczegóławiamy właśnie po to, żeby można było planować racjonalne działania w przyszłości. Czasami możecie się spotkać z raportem, gdzie mówicie, tak, my o tym wiedzieliśmy, ale jak wejrzycie w niego, zapoznacie się z jego szczegółami, to dopiero się przekonacie, jaką kapitalną wiedzę w raportach NIK-u macie zawartą, która umożliwia podejmowanie racjonalnych działań w przyszłości. Po to, żeby ze skalą tego problemu, żeby skalę danego problemu nie ograniczać. Zajmując się jakością świadczeń medycznych w roku 2016 sprawdziliśmy na przykład, jak wygląda opieka okołoporodowa na oddziałach położniczych. To jest niezwykle ciekawy raport. Stwierdziliśmy, że w żadnym ze skontrolowanych oddziałów położniczych nie przestrzegano standardów opieki okołoporodowej określonych w stosownym rozporządzeniu ministra zdrowia, zresztą o którym to rozporządzeniu Państwo przecież dyskutowaliście. Co trzeciego noworodka dokarmiano mlekiem modyfikowanym, mimo że WHO i inne organizacje powszechnie uznają nadrzędność pokarmu matki w stosunku do sztucznych mieszanek. Pokazaliśmy Państwu te statystyki polskich oddziałów położniczych i opieki okołoporodowej, Polska na tle innych krajów w Europie. W 17, i to jest niestety ten fragment kontroli, który przedstawiam może jako ten najważniejszy z Państwa punktu widzenia. W 17 przez nas skontrolowanych szpitalach, we wszystkich szpitalach, które skontrolowaliśmy, wykazaliśmy zbyt długi, nieprzerwany czas pracy lekarzy. Rekordzista pracował w toku naszej kontroli, taki przypadek ujawniliśmy, ponad 150 godzin non-stop. Niewystarczająca, zagrażająca bezpieczeństwu pacjentek i dzieci była także obsada anestezjologiczna. Oprócz badania jakości świadczeń w opiece okołoporodowej kontrolowaliśmy także jakość udzielanych świadczeń pacjentów z udarem mózgu, jakość świadczeń z zakresu rehabilitacji kardiologicznej. Raporty z tych kontroli były również przedmiotem szeregu dyskusji, paneli, konferencji. Spotkały się z ogromnym zainteresowaniem zarówno z Państwa strony, ale także ze strony opinii publicznej, środowiska medycznego, a przede wszystkim pacjentów. W oparciu o analizy i syntezy wynikające z tych raportów zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy kolejne kontrole badające jakość usług medycznych, czyli kontrole dotyczące leczenia bólu, funkcjonowania pakietu onkologicznego, szkolnych gabinetów stomatologicznych, diagnostyki laboratoryjnej, o której przed chwilą mówiłem, czy też opieki nad osobami dotkniętymi chorobą Alzheimera. Ten ostatni raport, jego lektura jest wyjątkowo przygnębiająca. Ale powiem Państwu jeszcze o dwóch raportach, które bardzo ściśle się wiążą ze zdrowiem, a mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać, że wcale tak nie jest. To są także z naszego punktu widzenia obszary, jeden całkowicie nowy, a drugi, którym się zajmujemy od lat. To są dwie kontrole, jedna dotycząca zagrożenia smogiem w Polsce, a druga dotycząca rynku suplementów diety. Polska należy od lat do krajów, które mają najbardziej zanieczyszczone powietrze w Unii Europejskiej. Z tego powodu rocznie umiera kilkadziesiąt tysięcy Polaków. Najwyższa Izba Kontroli, począwszy od 2000 roku, wielokrotnie i konsekwentnie zwracała uwagę na problem zanieczyszczeń trafiających do atmosfery i konieczność zmniejszenia ich emisji. Prezentując wyniki naszych kolejnych kontroli, wyraźnie wskazywaliśmy na potrzebę odpowiedniego wyposażenia zakładów w urządzenia redukujące liczbę zanieczyszczeń pyłowych, gazowych, konieczność stosowania odpowiedniej jakości paliw i ograniczenia niskiej emisji z kotłowni przydomowych i gminnych. Byliśmy tą instytucją, która konsekwentnie postulowała zmiany w tej dziedzinie w kolejnych raportach, które przedstawialiśmy.
W sprawozdawanym dzisiaj 2016 roku w kolejnej kontroli stwierdziliśmy, że większość gmin nieskutecznie działa na rzecz ograniczenia niskiej emisji z kotłowni przydomowych i gminnych. Muszę Państwu powiedzieć, że zaufanie do NIK-u jako eksperta w dziedzinie zanieczyszczenia powietrza dało efekt taki, że dzisiaj w Europie z polskiej inicjatywy jest przeprowadzana największa w historii kontrola dotycząca zanieczyszczenia powietrza. Największa jako międzynarodowa kontrola równoległa od wielu, wielu lat. Uczestniczy w niej 15 instytucji kontrolnych, zarówno kraje, które poradziły sobie z problemem zanieczyszczenia powietrza, jak i te, jak Polska, które sobie nie poradziły. Unikatowa wartość tej kontroli będzie polegać na tym, że przedstawimy Państwu syntetyczną informację z tylu krajów wraz z zestawieniem tych działań legislacyjnych, organizacyjnych, na przykład w kontekście wprowadzonych norm na jakość paliwa czy tak zwanych przydomowych palenisk, z których korzystamy w naszych domach, w tych krajach, w których w wyniku wprowadzanych norm i przepisów udało się ograniczyć zanieczyszczenie. I chciałbym Państwa poinformować, że wszystkie te 15 państw poprosiło polski NIK, żebyśmy byli międzynarodowym koordynatorem tej kontroli z uwagi na doświadczenia Izby w kontrolowaniu tego obszaru. Muszę zauważyć, że nasze raporty w tej dziedzinie powoli zaczynają przynosić efekty. Pierwsze działania obserwowaliśmy już w latach 2012-2015. Mówię o działaniach podejmowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który koordynował i tworzył, wykorzystując środki krajowe i unijne, szereg programów pozwalających na inwestycje wspierające ochronę środowiska, zwłaszcza w obszarze zwalczania smogu. Także wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, co nas cieszy, wyszły z inicjatywą różnych programów i środków finansowych, które wspierały gminy w ograniczaniu tego zjawiska. Mamy nadzieję, że wojewódzkie fundusze ochrony środowiska będą te działania kontynuować. Widać też w działaniach niektórych samorządów, że zaczęły podejmować konkretne działania w tym obszarze. Zauważamy też podjęcie tych konkretnych działań przez rząd w zakresie sprawdzania jakości sprzedawanego węgla oraz wprowadzeniu stopniowego zakazu sprzedaży pieców węglowych szkodzących środowisku, czyli tych, które w praktyce umożliwiały spalanie śmieci, a nie węgla. Na sprawę zagrożenia smogiem trzeba spojrzeć jednak kompleksowo, bo winnym zanieczyszczenia powietrza są także pojazdy mechaniczne, zwłaszcza z niesprawnym układem wydechowym. Kiedy zdiagnozowaliśmy, że mamy do czynienia z takim problemem, podeszliśmy do tego kompleksowo. Do tych kontroli, o których mówiliśmy, zaczęliśmy się uważniej przyglądać problematyce drugiego emitenta zanieczyszczeń, czyli pojazdów mechanicznych. I stąd przedstawiliśmy Państwu niedawno wyjątkowo kluczową, w sensie zawartych w niej wnioskach, kontrolę dotyczącą systemu dopuszczania pojazdów do ruchu drogowego. Z naszej kontroli wynika, że po polskich drogach porusza się setki tysięcy pojazdów, które faktycznie nie powinny być dopuszczone do ruchu ze względu na zły stan techniczny. Sprzyja temu rosnący import coraz starszych samochodów z Europy Zachodniej, których właściciele bez problemu załatwiają stempel dopuszczający auto do ruchu. Ponad połowa skontrolowanych stacji diagnostycznych wykonywała badania samochodów powierzchownie w niepełnym zakresie lub urządzeniami, które nie spełniały wymagań. W toku naszej kontroli ujawniliśmy stacje diagnostyczne, które nie miały urządzeń, które miały przeprowadzać badania niezbędne do dopuszczenia pojazdu do ruchu. W dużej mierze jest to konsekwencja słabego nadzoru, by nie powiedzieć wprost braku nadzoru starostów nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów. Także w tym obszarze pojawiają się symptomy poprawy, między innymi w zakresie nowych regulacji dotyczących przebiegu i jakości przeglądów technicznych pojazdów. Żeby Państwu uzmysłowić skalę problemu. Najwyższa Izba Kontroli nie jest przeciwko sprowadzaniu używanych pojazdów z zagranicy. Najwyższa Izba Kontroli jest przeciwko dopuszczaniu do ruchu pojazdów, które stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia zarówno kierowców, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Średnia wieku pojazdów w Polsce jest wielokrotnie wyższa niż w Niemczech. W Niemczech kilkakrotnie więcej pojazdów do ruchu po badaniach technicznych jest niedopuszczanych do ruchu. Czy to chodzi o to, żeby wycofać pojazd? Nie, to chodzi o to, żeby po wyniku przeprowadzonych napraw i modernizacji
pojazd, który jest dopuszczony do ruchu, nie stanowił zagrożenia dla życia i zdrowia. Mówię Państwu o tej kontroli, bo to jest jeden z takich obszarów, które nagle dotknęła Izba, a w którym państwo de facto było bezsilne. W tym wypadku pod słowem państwo mówię de facto o starostach, którzy nie wykonywali swoich obowiązków z nadzorem nad stacjami diagnostycznymi. Nie dziwmy się później, że Polska, mimo poprawy tych statystyk, dalej jest jednym z państw europejskich, na których po polskich drogach mamy najwięcej wypadków śmiertelnych, najwięcej wypadków i najwięcej ofiar śmiertelnych. Albo będziemy mieli odwagę podejmować konsekwentne działania w tym obszarze i oczywiście Izba przedstawiła tu stosowne rekomendacje, albo później dalej będziemy się łapać za głowę, oglądając statystyki wypadków drogowych, rannych i ofiar śmiertelnych, które są następstwem tych wypadków w naszym kraju. Kolejną ważną kontrolą, i zwracam na nią uwagę nie przypadkiem, bo ta kontrola również wykazała, że system nadzorów w tym obszarze instytucji państwowych de facto nie funkcjonuje. To jest niezwykle ciekawa kontrola dotycząca rynku suplementów diety. Okazało się, że wprowadzane do obrotu i sprzedaży produktu są praktycznie poza skuteczną kontrolą przeznaczonych do tego inspekcji państwowych. Badania laboratoryjne suplementów diety zlecone przez NIK ujawniły, że wiele suplementów diety jest po prostu szkodliwych. Zwróćcie Państwo uwagę, dowolna osoba z tu obecnych wchodzi do apteki kupując suplement diety. Po co go kupuje? Po to, żeby uzupełnić niedobory diety. W swoim przekonaniu działa na rzecz swojego zdrowia, a nawet życia, poprawiając te niedobory, które ma, których następstwem może być choroba. Co się okazało? Okazało się, że w sprzedaży, także w sprzedaży internetowej suplementów diety, w badaniach, które zleciliśmy, ujawniliśmy, że obok rzetelnych preparatów znajdują się suplementy diety zawierające bakterie chorobotwórcze, w tym bakterie kałowe, substancje zakazane z listy psychoaktywnych, stymulanty działające jak pochodna amfetaminy, czyli de facto działające jak narkotyki. Wyniki tych badań, które zleciliśmy, były dla mnie przerażające. Zdecydowana większość przebadanych przez nas suplementów diety nie miała składu, który był na etykiecie. Już z Bogiem sprawa, jak było to placebo, czyli była to substancja dla nas obojętna, bo przynajmniej wydawało nam się, że działamy na rzecz swojego zdrowia, łykając dany suplement diety. Ale jeżeli często dochodziło do sytuacji, gdzie łykaliśmy suplementy diety z substancjami, które stanowiły zagrożenie dla naszego zdrowia, to jest sytuacja absolutnie niedopuszczalna. Przedstawiliśmy po tej kontroli kilkanaście wniosków, w tym aż 6 wniosków de lege ferenda i dostrzegamy już pierwsze symptomy poprawy w tym obszarze. Główny inspektor sanitarny przygotował projekt zmian w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Zaproponowane rozwiązania mają zwiększyć bezpieczeństwo konsumentów suplementów diety. Prezentacja i reklama produktów będzie musiała zawierać niezbędne dane wynikające z funkcji suplementu diety. Zwracam Państwu uwagę na ten wniosek. Nie wiem, czy Państwo wiecie. 1/4 reklam w Polsce, mówię o prasie, radio, telewizji, to reklamy suplementów diety i leków. W stacjach radiowych ponad połowa reklam to reklamy suplementów diety i leków. Co to powoduje? Polska ze wszystkich 28 krajów Unii Europejskiej jest tym krajem, w którym sprzedaż suplementów diety najszybciej rośnie. Wartość rynku sprzedaży suplementów diety w Polsce w tym roku przekroczy 4 miliardy złotych. Jeżeli mówimy o takiej skali problemu, nie mam żadnej wątpliwości, że odpowiedzialnością wszystkich instytucji publicznych jest podjęcie radykalnych i natychmiastowych działań. I w tym miejscu jeszcze raz dziękuję swoim współpracownikom, że to ich raport stanowi podstawę do działania i stanowi inspirację do zmian innych instytucji publicznych. W propozycji, która teraz jest przygotowana, zawarto między innymi, uważamy to za słuszne, zmianę przepisów, które mają umożliwić nakładanie na producentów suplementów diety wysokich kar pieniężnych za nierzetelne i sprzeczne z prawem reklamowanie tych produktów. Państwo sami najlepiej widzicie w telewizji czasami reklamy suplementów diety, w którym zażycie jednej tabletki ma stanowić synonim wszelkiego dobra. Będziemy młodzi, zdrowi, piękni i bogaci po zażyciu jednej tabletki suplementu diety.
jesteśmy przeciwni. Tak, jesteśmy za wprowadzeniem zakazu tego typu reklam, zakazu wykorzystania osób, które nasuwają skojarzenia, że są lekarzami, pielęgniarkami i w ten sposób wywołują sugestie, że reklamowane produkty mają się przysłużyć naszemu zdrowiu. Bardzo ciekawym obszarem, który moim zdaniem przez wiele lat w sposób niesłuszny był zaniedbywany, to był obszar dotyczący kontroli w zakresie uzyskania poprawy i efektywności w kontekście zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. NIK w tym zakresie przeprowadziła kilka kontroli w ostatnim czasie. I po tych kontrolach skierowała wnioski dotyczące ustanowienia stref ochronnych ujęć wody przeznaczonych do spożycia przez ludzi, prowadzenia pomiarów i rejestracji ilości pobieranej wody, prowadzenia monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, objęcia spółek wodnych obowiązkami związanymi z uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, ustanowienia funkcji zewnętrznego regulatora rynku cen za dostarczenie wody. Zwracam Państwu uwagę na ten wniosek. W Polsce duża część spółek wodno-kanalizacyjnych to są już spółki z udziałem kapitału zagranicznego. I my oczywiście nie ograniczamy samorządów, bo to nie rola NIK-u, to ustawodawca decyduje o rozwoju rynku, jego układzie własnościowym. Samorządy decydują, czy przez swoje spółki komunalne prowadzą zbiorowe zaopatrzenie w wodę, czy na przykład przez inne spółki, spółki prywatne, czy spółki z udziałem kapitału zagranicznego. Ale musimy sobie zastrzec, jako państwo polskie w imię interesów obywateli, żeby wprowadzić funkcję zewnętrznego regulatora rynku cen za dostarczaną wodę, bo uniemożliwi to nieuzasadnione podwyżki cen wody. W innym naszym raporcie kontrolnym pokazaliśmy, że już dzisiaj Polacy płacą za wodę. Te ceny są jedne z najwyższych w Europie, dlatego ten wniosek będziemy bardzo mocno podkreślać i mamy nadzieję, że ustawodawca wkrótce wprowadzi stosowne rozwiązania, bo obszar związany z dostarczaniem wody powinien być obszarem szczególnego zainteresowania i też go dzisiaj sygnalizuję. Te konkretne wnioski zostały już w pewnej mierze uwzględnione w uchwalonej 2 miesiące temu ustawie Prawo wodne. Ona też zawierała inne rozwiązania, których akurat Izba nie rekomendowała. Ale to oczywiście nie kończy naszej aktywności w dziedzinie kontroli ochrony środowiska, zwłaszcza zaś gospodarki wodnej. Przygotowujemy kolejne kontrole w tym obszarze. Panie Marszałku, Panie, Panowie Posłowie. Wkrótce będę już podsumowywał, zostały ostatnie 2 bloki. Chciałbym jeszcze Państwu zwrócić uwagę na jedną kontrolę, bardzo trudną, ale niewątpliwie wyjątkowo istotną, bo dotykającą strategicznego obszaru, jakim była kontrola funkcjonowania i kondycji górnictwa węgla kamiennego w latach 2007-2015. Stwierdziliśmy, że w praktyce działania restrukturyzacyjne w większości przedsiębiorstw górniczych zostały przez te przedsiębiorstwa często zaniechane, co przyczyniło się do załamania ich kondycji w okresie dekoniunktury na rynku węgla. Nierozwiązanym problemem spółek węglowych była niska wydajność wydobycia, nieefektywny system wynagradzania, przekładający się na wysoki udział kosztów stałych w prowadzonej działalności. Łączna wartość wsparcia dla górnictwa w latach 2007-2015 w różnych formach wyniosła ponad 65 miliardów złotych, z czego ponad 58 miliardów stanowiło pokrycie niedoboru środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę emerytur i rent górniczych. To też podkreślam, bo państwo polskie oczywiście dopłaca także do innych emerytur i rent. Wyjątkową wartością tej kontroli jest to, że pierwszy raz dowolna instytucja publiczna policzyła nie tylko wszystkie formy wsparcia dla górnictwa, ale pokazała też wszystkie pozytywy wynikające z funkcjonowania górnictwa w Polsce. W tym samym czasie w formie różnych podatków i opłat górnictwo odprowadziło do budżetu państwa, jak się okazało, w zasadzie identyczną sumę. Różnica tu jest 1 miliarda złotych. Możemy powiedzieć, że górnictwo w Polsce tyle samo dostaje, co daje dla budżetu państwa. Wysoki Sejmie, chciałbym bardzo mocno podkreślić, bo często się wydaje, że kontrole NIK-u pokazują tylko negatywy funkcjonowania państwa. To nieprawda. Są także kontrole, z których stwierdziliśmy nieprawidłowości, ale stwierdziliśmy także elementy pozytywne. Bardzo ciekawą kontrolą,
z punktu widzenia przyszłości państwa polskiego była kontrola dotycząca przygotowania do wykorzystania funduszy unijnych w nowej perspektywie budżetowej. I tutaj powiedzieliśmy, administracja publiczna na ogół nieźle sobie radzi z zarządzaniem i wydatkowaniem funduszy z Unii Europejskiej. My sygnalizowaliśmy pewne opóźnienia w wykorzystywaniu tych środków, ale pokazaliśmy też, jak wygląda Polska na tle innych państw Unii Europejskiej. Optymistyczne wnioski wynikają z przeprowadzonej w 2016 roku kontroli dotyczącej zarządzania regionalnym pasażerskim transportem kolejowym, czy także zauważyliśmy postępy w ochronie przeciwpowodziowej, chociaż też zauważyliśmy ogromne zapóźnienia związane na przykład z realizacją programu przeciwpowodziowego na rzece Odry. Za to doceniliśmy działania, które w tym czasie były przeprowadzone. Mówię o ochronie przeciwpowodziowej w kontroli kompleksowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław. Bardzo ciekawą kontrolą także była kontrola dotycząca zarządzania zapasami obowiązkowymi ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego. Mówię o bezpieczeństwie energetycznym państwa. W tej kontroli nie wykazaliśmy żadnych poważnych nieprawidłowości. O niej wspominam, bo dla każdego obywatela i dla każdego parlamentarzysty perspektywa, żeby mieć pewność, że funkcjonujący w Polsce system tworzenia rezerw ciekłych i gazowych nośników energii zapewnia wymagane przepisami ilości zapasów, pewno jest niezwykle istotne. Podobnie pozytywnie oceniliśmy niektóre z przedsięwzięć podejmowanych w obszarze obrony narodowej. Stwierdziliśmy między innymi, że Polska dobrze wywiązywała się z roli państwa gospodarza w trakcie ćwiczeń sojuszniczych. W związku z rosnącą obecnością wojsk NATO w naszym kraju NIK wskazywała jednak na potrzebę unormowania w przepisach prawa powszechnie obowiązującego zakresu pomocy cywilnej i wojskowej udzielonej przez RP w czasie pokoju, kryzysu i wojny sojuszniczym siłom zbrojnym. Zwracam państwu także uwagę, że większość wyników badań kontrolnych dotyczących obrony narodowej jest dostępna dla wszystkich posłów, ale w trybie niejawnym. Wspomnę więc tylko, że skontrolowaliśmy w 2016 roku m.in. przygotowanie sił zbrojnych RP do obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, realizację wybranych programów operacyjnych prowadzonych w ramach modernizacji sił zbrojnych. Zbadaliśmy stany osobowe sił zbrojnych w czasie kryzysu oraz bezpieczeństwo obiektów infrastruktury krytycznej. To są niezwykle ciekawe kontrole i oczywiście bardzo bym chciał państwu przedstawić ich wyniki. One są niezwykle istotne także z punktu widzenia każdego ministra obrony narodowej. Niestety mogę tylko państwu powiedzieć, że oczywiście możecie się z nimi zapoznać, ale w trybie oklauzulowanym. Bardzo ciekawymi kontrolami były kontrole z obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego. Z satysfakcją odnotowaliśmy przyjęcie przez rząd w maju bieżącego roku uchwały w sprawie krajowych ram polityki cyberbezpieczeństwa na lata 2017-2022. To Najwyższa Izba Kontroli wielokrotnie przedstawiała wnioski po kontrolach dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego właśnie w zakresie przygotowania takich projektów. Mamy nadzieję, że wiele z nich stanie się podstawą do stworzenia przepisów w powstającej właśnie ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Na przestrzeni ostatnich lat wiele razy informowaliśmy o problemach w funkcjonowaniu infrastruktury informatycznej. Nasze raporty o systemach informatycznych w Policji, w ZUS-ie, w KRUS-ie, w administracji samorządowej doprowadziły do wielu pożądanych zmian, ale jeszcze wiele do zrobienia przed nami. W 2016 roku NIK kontrolowała bezpieczeństwo działania systemów informatycznych wykorzystywanych do realizacji zadań publicznych. Stwierdziliśmy, że dane w tych systemach nie były zabezpieczone w odpowiedni sposób i w odpowiedni sposób przetwarzane. W efekcie w ocenie NIK-u istnieje ryzyko, że działania istotne dla funkcjonowania państwa w obszarze systemów teleinformatycznych mogą zostać zakłócone, a dane w nich mogłyby trafić w niepowołane ręce. Będziemy pilnie monitorować realizację tych wniosków. Państwo co jakiś czas czytacie o cyberatakach na różne instytucje publiczne. Państwo polskie musi być do nich przygotowane. Nie mam żadnych wątpliwości, że realizacja wniosków zapartych w raportach NIK-u może znacząco poprawę bezpieczeństwa w tym obszarze państwa polskiego podnieść. Bardzo ciekawą, nie będę już omawiał z uwagi na szczupłość czasu, bardzo ciekawą kontrolą była kontrola na przykład dotycząca bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, kontrola dotycząca inwestycji drogowych, kolejowych, zagrożeń związanych z powodzią,
Na podstawie naszych kontroli na przestrzeni ostatnich 20 lat mogę powiedzieć, że wprowadzono wiele zmian dotyczących na przykład systemu wczesnego ostrzegania, mówię o zagrożeniach powodziowych, tworzenia polderów, właściwego utrzymania urządzeń hydrotechnicznych, ograniczenia zabudowy na terenach zalewowych oraz usprawnienia pomocy poszkodowanym. Zwracam Państwu uwagę o kontroli, która nie była przeprowadzona w 2016 roku, ale której ustalenia w ostatnim czasie były niezwykle aktualne, kontroli dotyczącej zarządzania kryzysowego. I już, proszę Państwa, ostatni fragment, taki podsumowujący mojego wystąpienia, czyli parę danych z aktywności zewnętrznej NIK-u i danych statystycznych. Panie Marszałku, Panie Posłanki, Panowie Posłowie. Doświadczenie Najwyższej Izby Kontroli to przede wszystkim doświadczenie wysoko wykwalifikowanych kontrolerów. Do tego przyjęta profesjonalna metodyka kontroli i uznany dorobek Izby. To sprawia, że jesteśmy cenionym partnerem na arenie międzynarodowej. Konkretny i najświeższy dowód, oto Europejski Trybunał Obrachunkowy, tak jak już mówiłem, z kilkunastoma najwyższymi organami kontroli i organem kontroli Izraela, poprosił, żeby to polski NIK był koordynatorem międzynarodowej kontroli zanieczyszczenia powietrza. Potwierdzeniem naszych wysokich kwalifikacji kadry kontrolerskiej i prawidłowo ukształtowanej metodyki kontroli są wygrywane przez nas europejskie konkursy na przeprowadzanie współpracy bliźniaczej twinningu w Gruzji, Albanii, Azerbejdżanu. Mówię o tym, bo to nie jest decyzja uznaniowa. To jest konkurs, do którego startuje bardzo wiele organów kontroli. Jeżeli przeprowadzamy audyt dzisiaj Rady Europy, to jest najbardziej prestiżowy audyt, który może przeprowadzać europejski organ kontroli. Przed nami przeprowadzali go Francuzi, rywalizowało z nami 5 organów kontroli, w tym niemiecki organ kontroli i w pierwszym głosowaniu to właśnie polski NIK został wybrany na audytora Rady Europy. Tak samo jest w przypadku projektów twinningowych, gdzie to decyzją komisji konkursowej wyłonionej przez Komisję Europejską polski NIK przygotowuje organy kontroli państw, które chcą wstąpić do Unii Europejskiej, żeby funkcjonowały według standardów obowiązujących właśnie w Unii. Wygraliśmy bardzo prestiżowe konkursy o Radzie Europy, już wspomniałem, ale także jesteśmy audytorem Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych, czyli CERN-u. Przeprowadzamy, tak jak powiedziałem, wyjątkowo istotne kontrole międzynarodowe. Taką kontrolą była na przykład kontrola międzynarodowa dotycząca funkcjonowania inicjatywy Jaspers, której celem jest wsparcie w przygotowaniu projektów ubiegających się o finansowanie z funduszy europejskich. Przy okazji audytów międzynarodowych instytucji tak naprawdę jesteśmy to organem, który realizuje interesy całego państwa polskiego. Bo na przykład przy okazji audytu Rady Europy przeprowadzaliśmy także badanie projektów nie wchodzących w skład budżetu Rady, to była forma zaufania do nas jako audytora, ale realizowanych przez Radę Europy, a dotyczących wzmocnienia systemu na przykład sądownictwa na Ukrainie, zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej na Ukrainie, czy wsparcia instytucjonalnego na rzecz Armenii. W tym miejscu dodam, że NIK blisko współpracuje z najwyższym organem kontroli Ukrainy, między innymi organizując szkolenie dla Ukrainów, dla inspektorów z Ukrainy w zakresie kontroli funduszy unijnych, zwalczania korupcji czy badania finansów publicznych. Mogę Państwu powiedzieć, że kiedy dzisiaj ukraiński parlament pracuje nad ustawą i wyborem najwyższego organu kontroli, to grupa parlamentarzystów, którzy będą tę decyzję podejmować, przyjechała do polskiego NIK-u po to, żeby nauczyć się procedur funkcjonowania organów kontroli, zapoznać się z ustawą o działalności Najwyższej Izby Kontroli, po to, żeby podobne rozwiązania wprowadzać na Ukrainie. Oczywiście, tak jak w poprzednich latach, także w roku 2016 byliśmy aktywni na forum międzynarodowym i tu z satysfakcją chciałbym Państwa poinformować, że co prawda to wydarzenie miało miejsce już w tym roku, ale przygotowywaliśmy się do niego już w roku ubiegłym. Na tegorocznym kongresie EuroSAJU, czyli Europejskiej Organizacji ISI Organów Kontroli, polski NIK został wybrany
pierwszym głosowaniu mimo kilku konkurentów do zarządu Eurosaju, a w jednogłośnym głosowaniu został wybrany na funkcję wiceprzewodniczącego Europejskiej Organizacji Kontroli i mam zaszczyt pełnienia tej funkcji w imieniu całego de facto państwa polskiego, nie tylko polskiego NIK-u i o tym także z satysfakcją państwa informuję. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, wysoka jakość kontroli przeprowadzanych przy okazji potwierdzana przy okazji komisji sejmowych na sympozjach, konferencjach naukowych i w szeregu publikacji, tak jak powiedziałem, nie byłaby możliwa bez aktywności moich współpracowników w Izbie. Wśród nich rdzeniem Izby jest oczywiście grupa ponad 1100 kontrolerów, ludzi znakomicie wykształconych, z ukończonymi w wielu przypadkach studiami podyplomowymi, z grupą, bardzo liczną grupą pracowników z doktoratami, ze znajomością języków, ze świetnym doświadczeniem zawodowym. Efektem tego, bolesnym dla mnie efektem tego jest, że każdorazowo każdy zmieniający się rząd chętnie korzysta z naszych współpracowników. Także po wyborach w roku 2015 ze smutkiem, ale i z satysfakcją podpisałem kilkudziesięciu nowym pracownikom urlopy bezpłatne, ponieważ administracja rządowa poprosiła o ich zaangażowanie w różnych instytucjach publicznych, co także jest potwierdzeniem ich fachowości. Wszyscy mianowani kontrolerzy mają ukończoną aplikację kontrolerską. Aplikacja ta stanowi unikalne w skali europejskiej i światowej rozwiązanie. Każdy z pracowników przez rok uczestniczy w wykładach i zajęciach praktycznych przygotowujących go do służby kontrolerskiej. Aplikacja zakończona jest komisyjnym egzaminem i jest obowiązkowym wymogiem poprzedzającym akt mianowania kontrolera. Z szacunkiem też wspominam zawsze o 460 pracownikach administracji. Oni zapewniają niezbędne wsparcie kontrolerów, bo to oni po pierwsze wspierają proces planowania, koordynacji kontroli, dbają w Izbie o informatykę, wyposażenie pracowników kontroli, obieg dokumentów niejawnych, współpracę międzynarodową, koordynację prac Kolegium NIK-u, współpracę z Sejmem, Senatem, mediami, analizę wpływających skarg, utrzymaniem budynków, prowadzeniem periodyków naukowych. Mówię o tym nie przypadkiem, bo pracownicy administracji stanowią 29% ogółu zatrudnionych. Ponad 70% stanowią kontrolerzy, ale chciałbym się państwu podzielić jednym niepokojem, o którym musicie wiedzieć jako organ nadzorujący Izbę. Mamy coraz większy kłopot z zatrudnieniem fachowych pracowników. I tak jak w przypadku administracji tego jeszcze nie widać, i tu możemy w miarę na bieżąco to uzupełniać. Nawet powiem żartobliwie w układzie aptekarsko-dokładnym, że mamy dokładnie kilku pracowników więcej administracji niż mieliśmy rok wcześniej. Za to ilość kontrolerów nam spadła. Jest to niestety następstwem bardzo wysokich wymagań, które my mamy w konkursach. U nas trzeba mieć kilkuletni staż. Wpisujemy nasze preferencje związane z wykształceniem, kursami specjalistycznymi. Mamy powiększającą się liczbę konkursów, których nie udało nam się rozstrzygnąć, ponieważ dyrektorzy mówią, żaden z tych, którzy do konkursu nie stanął, nie spełnia moich oczekiwań jako przyszły kontroler Najwyższej Izby Kontroli. Mówię o tym państwu, bo mam nadzieję, że ta zapaść nie będzie się pogłębiać i troszkę mówię o tym także w kontekście dyskusji, która przed nami, czyli dyskusji na temat budżetu Najwyższej Izby Kontroli na rok 2018. Wysoki Sejmie, wyniki pracy NIK-u, tak jak powiedziałem, są także oceniane nie tylko przez was, ale również przez obywateli. Mówiłem już o tym, że Izba cieszy się wysokim zaufaniem społecznym. Według ośrodka Kantar Polska, czyli dawnego TNS OBOP, zaufanie do Izby tylko w ciągu ostatniego roku wzrosło o 5 punktów procentowych. Wielokrotnie w ostatnich latach miałem możliwość usłyszeć o profesjonalnie, dobrze przygotowanych kontrolach, ich obiektywnych ustaleniach, a przede wszystkim usłyszeć wiele pochwał na temat pracy kontrolerów Izby. Na tą wysoką jakość, będę to zawsze podkreślał, składa się praca kontrolerów, koordynatorów, nadzorujących wicedyrektorów, dyrektorów, radców, prezesa i wiceprezesów. Mówię o tym, bo przeprowadzona kontrola to nie jest tylko ten kontroler, który uczestniczy w kontroli. Jakbyście zerknęli na ilość kontroli, podzielilibyście ją przez ilość kontrolerów, doszlibyście do mylnego wniosku, że może ta ilość kontroli powinna być błędna. Za każdym z tych kontrolerów stoi cała grupa osób, które tą kontrolę przygotowują. Jedna kontrola to nie jest jeden kontroler. Zdecydowana większość kontroli to są zespoły kontrolne
nie jedno, a wieloosobowe. Mówię o tym, bo statystyka ilości kontroli do ilości kontrolerów to nie jest statystyka, która pokazuje ogrom pracy, którą wykonują moi współpracownicy, za który po raz kolejny w tym miejscu podziękuję. Właśnie dzisiaj Państwo podejmiecie decyzję, dzisiaj w zasadzie będziecie dyskutować na temat sprawozdania Najwyższej Izby Kontroli. Chciałbym z pełnym przekonaniem powiedzieć, że sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli za rok 2016 obrazuje wysiłek całej Izby, jej pracowników i chciałbym Państwa prosić i z absolutnym przekonaniem Wam zarekomendować, że możecie z czystym sumieniem przyjąć to sprawozdanie na kolejnym posiedzeniu Izby, bo z Waszego punktu widzenia sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli. Podkreślam to. To nie jest sprawozdanie z działalności prezesa. To nie jest sprawozdanie z działalności dowolnej jednej komórki. To jest sprawozdanie z działalności całej Izby, a statystyki najlepiej pokazujące efekty tej pracy właśnie miałem ogromny zaszczyt i przyjemność dzisiaj Państwu przedstawić. Kończąc, kieruję ten wniosek, żebyście oczywiście na kolejnym posiedzeniu Sejmu jako wyraz zaufania dla tych, którzy siedzą na tej galerii, dla tych, którzy śledzą posiedzenie Sejmu w telewizji czy w internecie, przyjęli to sprawozdanie. To będzie dla nich doskonała zachęta dla kontynuowania tych wysiłków, której efekty widzieliście w sprawozdaniu przeze mnie przedstawionym. Dziękuję bardzo.